Zadanie 23. Maja zrobiła dwa pudełka w kształcie greniastosłupów prawidłowych czworokątnych o różnych objętościach. Powierzchnię uboczną każdego z tych greniastosłupów wykonała z takich samych prostokątów o wymiarach 28 cm i 12 cm. Oblicz różnicę objętości tych greniastosłupów. Zapisz obliczenia. Jeżeli z takiego prostokąta utworzymy bryłę, to będzie ona miała wysokość 12 cm. Natomiast w jej podstawie będzie kwadrat. Bok tego kwadratu to 28 podzielone przez 4, ponieważ mamy 4 boki, czyli 7 cm. Objętość takiej bryły, zaznaczana literą V, to pole podstawy, czyli A kwadrat, razy wysokość. A do kwadratu to 7 razy 7, czyli 49. Natomiast wysokość to 12. A 49 razy 12 to 588. Objętość tego pudełka to 588 cm sześciennych. Prostopadłościan utworzony z tego prostokąta będzie miał wysokość 28 cm, a w podstawie będzie miał kwadrat o boku długości B. B jest równe 12 przez 4, czyli 3 cm. Objętość w tym przypadku to B kwadrat razy H. B do kwadratu to 3 razy 3, czyli 9. Natomiast H to 28. 9 razy 28 to 252. Objętość tego pudełka to 252 cm sześcienne. Mamy obliczyć różnicę objętości tych greniastosłupów. Należy więc od 588 odjąć 252. 588 minus 252 to 336 cm sześciennych. To już wszystkie zadania tegorocznego egzaminu gimnazjalnego. Jeśli Ci się podobało, obejrzyj inne filmy na gimnazjum i odwiedź naszą stronę Wistacja TV.